Dzień dobry wszystkim, nazywam się Karol Kliński, jestem pracownikiem Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Dzisiaj a, z, chciałbym się skupić na takim a, stosunkowo wąskim aspekcie biogeochemii morza, mianowicie na zakwaszaniu wody morskiej. No, właśnie, to zakwaszanie wody morskiej a, jest tutaj też ten termin angielski, ocean acidification, od którego bezpośrednio po to, pochodzi to polskie tłumaczenie. Ten angielski termin stosunkowo dobrze przyjął się już w tej nomenklaturze i naukowej, ale też wykracza poza, w takim szerszym języku jest używany. Zakwaszanie od razu sugeruje nam, że mamy do czynienia z kwasem. No więc pytanie powstaje, czy woda morska, woda oceaniczna rzeczywiście robi się kwaśna? I tutaj od razu odpowiadam, że, że nie, co najmniej jeszcze nie. Zakwaszanie to jest proces, gdzie mamy do czynienia z obniżaniem pH, a więc ze zmianą pH w kierunku bardziej kwaśnego. Sama skala pH bywa powszechnie używana, najczęściej stosuje się ją w granicach od 0 do 14, to pH, które jest poniżej 7, oznacza, że mamy do czynienia z roztworami kwaśnymi, natomiast jeśli pH jest powyżej 7, to tutaj mamy do czynienia z roztworami, które nazywamy zasadowymi czy też zasadami. No, właśnie, ta granica 7 to jest odczyn obojętny, i taki odczyn ma woda, ale woda, która jest chemicznie czysta, a więc takie czyste H2O. Natomiast de facto rzadko taką wodę spotykamy, w rzeczywistości zawsze coś jest w niej rozpuszczone, nawet tą wodę czystą, którą pijemy. Widać to dobrze, nie wiem, jeśli ją gotujemy, to się okazuje, że powstaje jakiś osad i tak dalej, a więc w tej wodzie są zawsze jakieś substancje rozpuszczone, czy najczęściej. I te substancje mogą mieć właściwości albo kwasowe, albo zasadowe, część z tych substancji. No i zależnie od tego, czy mamy więcej w wodzie kwasów, tych substancji kwaśnych, czy zasad, to takie pH, taki pH ostatecznie będzie miała ta woda. Woda morska jest lekko zasadowa, ma więcej zasad niż kwasów. Jej pH średnio, tak jak spojrzymy globalnie, jest to około 8,1 w warstwie powierzchniowej, a więc mamy tutaj do czynienia z wodą, która tak naprawdę jest lekką zasadą. No właśnie, natomiast to pH wody morskiej zmienia się w kierunku kwaśnym, to znaczy mamy do czynienia z obniżaniem pH. No, i ten proces, czy ten mechanizm, który nazywamy zakwaszaniem wody morskiej, tak naprawdę związany jest przede wszystkim obecnie z dwutlenkiem węgla. Dwutlenek węgla jest to gaz, który jest dość specyficzny, ponieważ gdy rozpuszcza się w wodzie, mamy część z tych cząsteczek dwutlenku węgla, reaguje z wodą, tworząc słaby kwas węglowy. Kwas węglowy z kolei ulega w wodzie, podobnie każdy inny kwas ulega w wodzie dysocjacji. Dysocjacja jest to rozpad na jony substancji, w tym przypadku powstają nam jony wodorowe, jony H, a więc wzrost stężenia jonów wodorowych, koniec końców mamy do czynienia ze spadkiem pH. Dwutlenek węgla. Jest tą substancją, która przecież występuje w środowisku naturalnym dość powszechnie. Jest produktem oddychania. Wszystkie organizmy żywe oddychają. Jest też substancją, która jest niezbędna w procesie fotosyntezy, a więc w procesie, gdzie organizmy roślinne wytwarzają materię organiczną. A więc jest tym podstawowym składnikiem, który wpływa na obieg materii w przyrodzie. Skąd więc mamy do czynienia z zakwaszaniem, skoro dwutlenek węgla naturalnie jest w wodzie rozpuszczony? Otóż dlatego, że w ostatnich latach, dziesięcioleciach mamy do czynienia z regularnym wzrostem stężenia dwutlenku węgla. Zacznę tutaj od, od tego wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Widać to wyraźnie tutaj na tym slajdzie. Jest to najdłuższa seria pomiarowa. Te pomiary zostały zapoczątkowane. W obserwatorium Mauna Loa na Hawajach, gdzie od końca lat 50. mierzy się regularnie stężenie dwutlenku węgla w atmosferze. To jest ta krzywa czerwona, czy te punkty czerwone na wykresie. Później, oczywiście, w wielu różnych miejscach na świecie takie badania również prowadzono i prowadzi się nadal. Natomiast widać tutaj wyraźnie, że stężenie dwutlenku węgla w atmosferze regularnie rośnie. Głównie za sprawą y, działalności człowieka, tak naprawdę. Z jednej strony mamy tutaj y, zmianę sposobu użytkowania powierzchni Ziemi, i tak naprawdę na przestrzeni dziesięcioleci czy, czy wręcz wieków mamy do czynienia z odlesieniami, mniej obszarów leśnych, więcej obszarów rolniczych, które mają z kolei mniejszą zdolność do pochłaniania dwutlenku węgla, ale przede wszystkim za ten wzrost odpowiada. Spalanie paliw kopalnych. Paliwa kopalne to nic innego jak materia organiczna, która kiedyś funkcjonowała w tym naturalnym obiegu materii, właśnie czy, czy węgla, konkretnie w przyrodzie, natomiast gdzieś tam miliony lat temu została z tego obiegu wyłączona. I to, co my, ludzie, robimy w tej chwili, to spalamy te paliwa kopalne, emitując właśnie. Czy zamieniając je na dwutlenek węgla, który emitujemy do atmosfery? Stąd mamy do czynienia ze wzrostem stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. No a dwutlenek węgla, jak każdy inny gaz, w takim układzie woda, powietrze, woda, atmosfera, dąży do tego, że, żeby stężenia w tych dwóch ośrodkach tego gazu były takie same. A więc, jeśli rośnie nam stężenie, Dwutlenku węgla w atmosferze, to mamy też do czynienia ze wzrostem tego średniego stężenia dwutlenku węgla w wodzie morskiej. Widać to wyraźnie na tych punktach, które są zaznaczone kolorem zielonym. Pod koniec lat 80., w pobliżu tego samego obserwatorium na Hawajach, zaczęto mierzyć stężenie dwutlenku węgla w wodzie morskiej. Widać wyraźnie, że te stężenia podążają bardzo dobrze za tym, co się dzieje w atmosferze, za tym wzrostem. Może zmienność ich jest nieco większa, taka międzysezonowa, natomiast koniec końców ten trend jest również wzrostowy. No a z racji tego, że dwutlenek węgla w wodzie morskiej jest kwasem, tak jak wcześniej wspominałem, no to mamy do czynienia z większą produkcją jonów wodorowych. A tym samym ze spadkiem pH. Ten spadek pH widać tutaj również zaznaczony na wykresie kolorem niebieskim. Jak spojrzymy na skalę, która jest po prawej stronie, to widać wyraźnie mniej więcej, jaki, jaka ta skala tego spadku pH jest. Mamy do czynienia mniej więcej ze spadkiem pH, czyli z zakwaszaniem, które jest na poziomie około 1 setnej. Do 200 jednostki pH na 10 lat na dekadę, czyli to około 1000 na rok. Wydaje się to niewiele, natomiast należy tu pamiętać, że pH jest wyrażane w skali logarytmicznej, a więc ten rzeczywisty wzrost stężenia jonów wodorowych w wodzie jest stosunkowo spory. No, okej, okay, ale dlaczego w ogóle ten aspekt jest dla nas interesujący i ważny? Otóż z paru różnych względów, między innymi większość reakcji chemicznych, które zachodzi w wodzie morskiej, tych naturalnych związanych właśnie z obiegiem materii, jest zależne od pH, a więc zmieniające się pH będzie wpływało na zmianę tych, tych reakcji. Natomiast rzeczą, która tak naprawdę przykuła uwagę naukowców i, i, i ludzi, którzy zajmują się tym tematem, jest fakt taki, że wiele organizmów w środowisku morskim jest organizmami kalcyfikującymi, a więc budują swoje egzoszkieleciki czy też pancerzyki z węglanu wapnia. Tych organizmów jest całkiem sporo. W Bałtyku mamy ich stosunkowo niewiele. Tak naprawdę małże tylko. Natomiast jeśli spojrzymy globalnie, to ta sieć troficzna morska e, wygląda w ten sposób, że zarówno takie drobne organizmy planktonowe, jak choćby kokolitofory, które potrafią tworzyć e, takie masowe zakwity e, poprzez organizmy zooplanktonowe, kończywszy na, na, na dużych rafach koralowych, gdzie tak naprawdę struktura tych raf jest zbudowana również z węglanu wapnia. Są zależne właśnie od, od węglanu wapnia. Węglan wapnia jest substancją, która stosunkowo jest stosunkowo wrażliwa na zmiany pH. Spadające pH obniża ilość węglanu w wodzie, i tym samym powoduje, że te organizmy kalcyfikujące, tworzące swoje egzoszkielety. Z węglanu wapnia mogą mieć problemy z wytwarzaniem tego węglanu wapnia, czy też ten węglan wapnia może być mniej stabilny. No i właśnie, tak naprawdę, to jest tą główną przyczyną. Już teraz mamy dowody na to, że te zmiany są obserwowalne w chwili obecnej. W niektórych miejscach, gdzie, gdzie ten spadek pH jest najbardziej wyraźny, należy tutaj pamiętać również o tym, że spodziewamy się, że w najbliższych dekadach stężenie dwutlenku węgla w atmosferze będzie nadal rosło, ponieważ będą rosły antropogeniczne emisje. W związku z tym będziemy mieli więcej dwutlenku węgla w atmosferze, czyli więcej dwutlenku węgla również w wodzie morskiej powierzchniowej. No, i tym samym również pH będzie niższe, tym samym te organizmy będą, to zagrożenie dla nich będzie, będzie większe. Jest to zakwaszanie wody morskiej, czy też z angielskiego ocean acidification, jest rozpoznane jako jeden z mechanizmów, które są obecnie jednym z większych zagrożeń dla środowiska morskiego. To tyle, jeśli chodzi o. Zakwaszanie wody morskiej i ten aspekt biogeochemii. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Niepodręcznika Oceanicznego.